pokrzywa, robimy gnojówkę z pokrzywy. No, i git. No, tą pokrzywę fajnie, jak możecie sobie to zrobić. Myślę, że lepszy sposób, na pewno lepszy. Jak pozwolić tej pokrzywie się w worku zamknąć, najlepiej na słońce. Doba 3 dni, nawet i te właśnie 72 godziny, żeby to skisło i się fajnie i wtedy zalać taką gorącą. Znaczy gorąca się zrobi woda wtedy. No super. Lecimy po wodę teraz. Trzeba tu przytaczkać. Ja myślę, że to nie jest taka mocna aż, ale później pamiętajcie, że ważnym jest, żeby roztwór mieszać 1 do 10 z wodą, czyli 10% we wiaderku i reszta wody. No to jest dosyć mocny nawóz, bardzo dobry pod pomidory, ogórki, myślę, że do wszystkiego, co lubi, no potas. Przede wszystkim potas. Dlatego pomidor to lubi, tak? Pomidor lubi, bo potasu potrzebuje. Mówię, azotu trochę też jest, ale no co tutaj powiedzieć? Susza straszna, nie? Susza straszna taka, że tu się niby też coś przebija, ale susza straszna. A tam się jej nie boję, no ale... A fajnie jak będzie coś rosło, no deszczyk przyjdzie na pewno. Zobaczmy, że też chyba jakaś pilna jest. Wszędzie pilna. No i to będzie gitec, nie? To już będzie gitec. To się będzie teraz. A trzeba się tam przycisnąć, wiadomo. Za dwa tygodnie będzie jak ta lala. No już będzie popracuje, a śmierdzi. Nie teraz oczywiście, ale później to daje pokrzywa. Tutaj co? Odkryte.